Cześć, witajcie ponownie u Matyldy Żonki. Tym razem, uwaga, w The Sims 4. Ci, co czekali na serię z Matyldą, w końcu się doczekali, jeżeli jeszcze czekają oczywiście. Ale tak, postanowiłam, że spróbuję swoich sił w The Sims 4. Nigdy nie miałam własnego biznesu, więc zapowiada się ciekawie. Jak widzicie, na razie mamy tutaj w surowym stanie naszą kwiaciarnię dom. Oczywiście tutaj wszystko później sobie ładnie poprzerabiamy. Znacie mnie, ja to tak nie zostawię. Z tyłu sobie założyłam mały ogródek. Czekajcie. Na razie mamy trzy roślinki, bo jeszcze tutaj mamy dzwonki. Jeszcze chwilę je będziemy zbierać. Ale tak. Wiadomo, tutaj będzie nasza część kwiaciarniana. Już oczywiście troszeczkę Matyldą pograłam, żeby sobie nazbierała jakieś umiejętności typu ogrodnictwo, czy też układanie kompozycji z kwiatów. Stwierdziłam również, że Matylda może wyrabiać takie domowe świeczki. Jestem na etapie szukania krzaków soi, więc jeśli ktoś wie, gdzie co jest, to będę wdzięczna. I na razie mamy tak mało rzeczy, z uwagi na to, że nie mamy też sporo pieniędzy. Nasza kwiaciarnia nie wygląda jakoś tak szałowo, ale wszystko z czasem. Jak widzicie, postanowiłam, że sobie w Henfordzie otworzymy tą kwiaciarnię i ona znajduje się tutaj, ponieważ, no wiecie, najbliżej centrum. Wydawało mi się, że to będzie najlepsza lokacja. Dobra, nie podróżujemy, Matylda. Może w końcu, jak tam u ciebie, wszystko w porządku. Może po prostu otworzymy w końcu tą kwiaciarnię. I teraz tak, tutaj zablokowałam drzwi, żeby przypadkiem nikt mi tu nie wszedł. Jeszcze, nie no, z tamtej strony nikt mi nie wejdzie, bo mam zamurowane. Dobra, no to chodź, Matyldka. Dobra, w związku z tym, że nie popatrzyłam sobie na godzinę, a jest 20, to sklep po prostu otworzymy z samego rana. No i dobra, jeszcze zanim otworzymy oczywiście naszą kwiaciarnię, to kilka słów. Wiadomo, chciałabym kontynuować wszystkie te zadania, które... Nie, to tak, aha, no dobra, to wyrzuć sobie psu do jedzenia, ale chciałabym kontynuować te wszystkie zadania, które mieliśmy w The Sims 2, czyli po prostu, żeby nasza kwiaciarnia dobrze prosperowała. Najlepiej, jak już później samo wszystko będzie się kręciło. Z tego, co pamiętam, oczywiście ten finałowy, czyli simorośl, czyli sim, który później staje się rośliną. I z tego, co wiem, w The Sims 2 jest tak... Boże, 2, no patrzcie. The Sims 2 to dobrze wiecie, jak to jest, ponieważ widzieliście, że wystarczy po prostu kilkanaście razy pospryskać tam rośliny owadobójczym sprayem, takie specjalne, żeby właśnie pozabijać te szkodniki i wtedy nasz sim staje się roślinką. Ale The Sims 4 tak łatwo nie jest, ponieważ był jakiś chyba event, z tego co dobrze kojarzę, że można było zgarnąć jakieś fasolki czy na jakieś nasionka specjalne. Ale wiadomo, no nie ma tego eventu już. I żeby tak się stało, to nasza simka musi osiągnąć 10 poziom ogrodnictwa i wtedy właśnie ona później dostaje te nasionka, czy tam tą fasolkę. Jezus Maria, nikt nie poprawi, oczywiście, jak dobrze wie. I tak, dobra, chodź tu, otwieramy sklep, ustal ceny w sklepie jeszcze normalne, dobra. Na razie nie będziemy zatrudniać nikogo. Chciałabym na sam początku sobie poradzić jakby Matyldą. W sumie też tak robiliśmy, prawda, w 2. Ogólnie mam nadzieję, że już informacja dlaczego... Okej, dobra. Sklep jest otwarty, klienci już nadchodzą. Zobaczymy.
Mam ogólnie nadzieję, że informacja dla tego, dlaczego właściwie już przestaliśmy nagrywać z Łukaszem, pojawiła się już na kanale. Jeżeli nie, no to pewnie na dniach to się wszystko ukaże. Dobra, mamy klienta, czyli co musimy zrobić? Powitać go. Ty zostaw ten telefon. I tak, tutaj. I nie trzeba witać? No, aha, no już sama powitała, tak? Tu mam powitaj. Takie kółeczko wzajemnej adoracji, nie? Chciałabym też wypełnić jej życiowe aspiracje. No właśnie. No to też było, prawda? Chyba trzy takie. No, na razie tutaj nie da się czegoś takiego zrobić jak dwudziestce, żeby zachęcić do zakupu, tak? Przyjazny. Czekaj. Zagadywaczka? Dobra. Czy oni będą w ogóle coś kupować? Czy to tak wszyscy będą stać i się patrzeć? Okej. Okay. Tak idziecie. Aha, ona sobie wyszła w ogóle, spoko. A to dziecko to co? Też klientka? No dobra, no to witajmy wszystkich. Tak, widzicie, tu już nasze pierwsze bukiety są wytworzone. A, to się od razu zapaliły te świeczki. Mam nadzieję, że one się nie wypalą. Trzymam nadzieję, miłości nam wyskoczył. A jedyna osoba, z którą moglibyśmy w sumie coś spróbować, to jest Michał, ten co mieszka w tym domku takim odosobnionym. Dobra, wszyscy są, coś tu patrzą, ale nikt nie chce nic kupić. No co jest grane? Tutaj w ogóle nic nie mogę zrobić. Opowiadaj na pytanie, no dobra. Czy ktoś coś w końcu kupi? Czy to tak będzie wyglądało, że oni wszyscy będą... Nie no, spoko. Można też robić pompki w kwiaciarni. Nie no, spoko. Co za... O, w końcu! Mamy pierwszego klienta, który coś kupił. Okej, okay, czy mamy tu podjeść? A ta kasa jest tylko po co? Aha, czyli myślałam, że to będzie... Chyba, że to będzie tak jak dwójecznie. W ten sposób. No to po co jest taka zapiskalna? Bez sensu tam. No dobra, spoko. No, kwiaciarnia się tylko nadaje idealnie. Tylko wiecie, górę mam zablokowaną, nie wejdziecie tam do środka. Co oni mają z tym ćwiczeniem? To jest może jakiś ten... Jakieś mają... zadania, w sensie, wiecie, co mi chodzi. Co się głosuje. Jakiś tydzień sportowca, nie wiem, nie mam tego pojęcia. Ale zaraz mi wszyscy wyjdą i tylko jedna osoba coś kupiła. Ale plecha. Czekajcie, może ugaś. Ta świeca. I ty, a w ogóle nie dałam sobie na sprzedaż tego. Na sprzedaż. I na sprzedaż. Ogólnie nie chciałabym już tego wątku miłosnego. Znaczy wiecie, na pewno nie będzie to jeden z głównych wątków tej rozgrywki. Może być tak, że coś przy okazji coś wpadnie, wyniknie, wiecie o co chodzi, ale to nie będzie takie, że ona musi wyjść za kogoś bogatego i na tym się będzie kręcić historia. Nie, 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 tak już nie będzie. Czy ktoś coś jeszcze kupi? Jest 13 godzina. A moje piękne bukiety. Okej. Może. Czekajcie, wręcz. Może wręczymy prezent, może coś. Stokrotka. O. Kwiatki.
mamy tutaj, tak? Żeby wręczyć kwiaty. To akurat może... O, przy okazji sobie... Można by było tak, nie? W Dniu Miłości wszystkim klientom kwiatki rozdawać. To nam się siuka. Może wystawię później takiego krzaka, tego wiecie, co można sikać. Zostaw to ciasto. Wiem, że jesteś głodny, ale poczekaj, może ktoś coś jeszcze kupi. I tak jak mówię, fajnie by było, gdyby ktoś mi powiedział, gdzie mogę znaleźć krzaki soi, krzewy soi. Próbowałam oczywiście na internecie wyszukać informacje, o, zniknęła. Dziwne to było. Wiem, że gdzieś tam w okolicach, nie pamiętam jak nazywać to miasto, które związane jest właśnie z tą ekologią i że niby tam gdzieś można poszukać, prawda, gdzieś w okolicach baru. Ale coś... No nie mogą. O, wróciłaś, cześć. A ty idziesz sobie na ciasto. No dobra, może w międzyczasie ktoś coś stwierdzi, że chce kupić. O, proszę. Czy chce z nim iść? No dobra. Kurde. No oczywiście, że... Dobra, idziemy. Dobra, czyli tak, sobie zamknęliśmy, sprzedaliśmy, super. W sumie głupie pytanie, nie? Czy chce przyjść z nami, żebyśmy my z nim poszli na ten festiwal? W sumie za darmo wyżerka, więc why not? Dobra. Co tutaj mamy? Bo pamiętam właśnie, że można jakieś rośliny, głównie tam były krzewy tych ziół, ale może coś, czekajcie, marchew. Truskawki, pietruszka, szałwia, o nie, chyba same, właśnie nie ma tutaj tych. No dobra, zbierzmy sobie coś, żeby było, bo chyba tu już nic nie ma. No się też tak polowałam, a raczej starałam się polować na kwiaty, żeby mieć jak najtaniej, prawda? No bo to też bez sensu kupować te nasionka, jak wszystko rośnie wokół, tylko oczywiście wiecie, cztery pory roku, nie można znaleźć w odpowiedniej porze roku to, co się chce. Tam, gdzie już powinny rosnąć, to oczywiście coś, nie wiem, czy się zbagowało, czy co, ale dobra. Wiecie, nie chciałabym też za bardzo przesadzić. Bo na razie to... Nie, ale to nie miało być ostre. To jest najbardziej ostre. Tak się zastanawiam, czy nie popakować tego jedzenia, wiecie, na wynos. Jak ona później musi gotować, to jest też takie... Tak to mogłabym jej popakować i wiecie, troszkę na skrócza zrobić. Chyba tak zrobimy. Jesteśmy skróczami, pamiętaj. Na przykład też zaczęłam sobie, wiecie, grzebać w śmiecie, żeby znaleźć te barwniki do świec. Bo niestety, ale kurde, one tyle kosztują, to jest takie... Bez sensu, czekaj, to co? Aha. Nice. I tak będziesz łazić, siadać i... Matylda... Patrz, siadam. Patrzcie, mam jedzenie. Patrzcie, pakuję. Kurwa głupie. Nie. Co jest? Zaimponowałaś mu, co? Jesteś niezły. Wiem. Tak to brzmiało. Dobra. To co? Wracamy do naszego. Tylko idź do domu, to pewnie mi pokaże, żebym wróciła, wiecie, na parcelę. Bo niestety tak nie ma, żeby tak w dwójeczce mieliśmy, prawda? Że mogliśmy na tej samej parceli, gdzie budowaliśmy sobie dom, mogliśmy po prostu otworzyć sobie swoją działalność. Tutaj tak nie jest i trzeba kupić
tak jakby, no nie działkę, ale można też gotowy właśnie dom kupić. Sklep. Po prostu trzeba kupić sklep. O, widzicie? Jesteśmy sobie tu. Więc po prostu trzeba wrócić się z powrotem. Dobra. Na razie tutaj sobie mieszkamy, tutaj sobie spędzamy czas. To jest tak jakby nasza kwiaciarnia dom. Wiecie, co zapomniałam zrobić? Nie mam pytań do siebie. Stwierdziłam, że na razie nie będziemy dokładać towarów z racji tego, że w ogóle... No dobra, no dwie rzeczy się sprzedały, ale... Dupa sałata, że tak to powiem. Dzień pirata. Dobra, zobaczymy. Przydałoby się w ogóle jeszcze do ogródka zajrzeć. Tak, mamy stokrotki. Nie, zbierz cały plon. A jak nasze te... Mamy dzwonki. Super, to sobie zrobimy nowe bukiety. Może wtedy się będą chciały sprzedać. Z tego co widziałam, ona już ma trzeci poziom układania tych kwiatów, więc ona jeszcze chyba może nawet takie zapachy dodawać. Także super. Dobra, Matyldka. Zbieraj. Teraz tak, stwórz kompozycję. Pokazuj, co tu możesz zrobić. Stokrotki oczywiście, że mamy. Stokrotki i dzwonki. Same dzwonki. Dwukolorowy drapieżnik, to też mamy. O, jaki ładna w ogóle nazwa, niebieski krem. Dobra, dawaj. No Matyldka, dawaj, bo wiesz, trzeba się trochę postarać, żeby się nasi klienci zainteresowali, prawda? No i co teraz? Uwaliłaś jednego dzwonka i co teraz? Serio? Wszystkie dzwonki pójdą. I teraz tak, oczywiście tu sobie... O, mogę. Dobra, to damy też, że na sprzedaż. No i co, moja droga? Otwieramy sklep. Właśnie muszę się zorientować, bo nie wiem, czy... Wiecie, tak jak wcześniej było w tych sklepach, że można było po prostu... te punkty jakieś zdobywało się, po czym można było je wydawać na przykład na sklep, żeby, nie wiem, klienci przychodzili, żeby było więcej, jakieś takie dodatkowe... O, punktów. O, chyba o to mi chodziło. Patrzcie, no o to mi chodziło. Mój pierwszy... Simuleon, nie chcę tego. No dobra. Czyli mamy takie punkty. Super. Czyli ci, co już wcześniej byli, to po prostu są brani jako stali klienci, tak? Już się nawet z nimi widać nie muszę. No dobra. Pogadajmy sobie, zróbmy jak zwykle to kółko wzajemnej adoracji. Może ktoś w końcu coś kupi. No ten to już w ogóle. O, patrzcie, czyli punkty bonusowe też dostajemy za to, że... O, super. Czyli dostajemy też punkty za to, że z kimś chyba rozmawiamy, tak? Że jeżeli chodzi o... O sklep. Nie, to nie wytrzymam. Jest, w końcu. Dobra, mamy to. Podliczamy klienta. Dobra, zostaw ich. Niech sobie gadają, a tutaj podlicz go. Ciekaw jestem, czemu tak to właśnie patrzy. 3 godziny dopiero od otwarcia, a tu ktoś w końcu coś kupił. No. W takim tempie to kurczymy nawet na czynsz. Czy na czynsz, no. Wiecie, na rachunki nie zbierzemy. Coś kupił. A, ten. Smutne jest to, że nikt nie chce moich bukietów kupić. Co jest z nimi nie tak? Tam przywitaj, a później tego podlicz. No bo dobra, najpierw tego podlicz, a potem
się przywitać z klientką. Czyżby młody docenił moje starania i zakupił jeden z bukietów? Jak na razie to tylko on wykupuje te wszystkie moje szpargały, które wyrabiam. Jak się patrzy na niego. Dobra, spróbujmy tak, że zacznę atakować ją. Odpowiadać na pytanie. Preferencje. Może w ten sposób szybciej się po prostu coś uda. Dobra, czyli po prostu nękając tych simów, żeby, wiecie, żeby tak ich zachęcać, to też działa. Okej, okay, czyli dużo jeszcze przede mną nauki, ale przynajmniej już coś mam opanowane. Szkoda, że to... O właśnie, to są też takie te cechy charakteru. Czekajcie, obejrzę podsumowanie zmiany. Zarządzaj pracownikami, ubrania, czekaj. A jest na przykład tu o mnie coś? Nie. Fajnie by było, gdybym miała takie... Tak jak miałam, nie? W The Sims 2, żebym na przykład jakiś skill osiągałam. Super. Dobra, ty już jesteś super głodna. Zamknij sklep. Powiedz wszystkim do widzenia. No i dobra, może w tym momencie się z wami pożegnam, bo w sumie takie dwa pierwsze dni, w sumie moje ciężkie dwa pierwsze dni, no powiedzmy, że jest tu już w miarę taka pustka w tym, tej kwiaciarni, no tu to już w ogóle. Ale no wiadomo, szału nie ma. Mam nadzieję, że później jakoś to nam łatwiej przyjdzie. Wiadomo, z czasem to już się wyrobimy z wszystkim. Mam nadzieję, że cieszyliście się, że cieszycie się ogólnie nadal, że seria z Matyldą Dżonglą wróciła. Co prawda ta The Sims 4, ja nadal się uczę tutaj z prowadzenia tego sklepu, więc nie miejcie mi za złe, że się po prostu albo, no wiecie, zacinam, albo no nie wiem, co mam do końca zrobić. Aha, coś zbroiła. Mam nadzieję, że wam się seria podoba i spodoba i... No cóż, no do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!